Moi drodzy, na kanale Wujka Czarka... Inaczej zacznę dzisiaj. Moi drodzy, jesteście u siebie, czyli u mnie, czyli na kanale Wujka Czarka. Dzisiaj robimy z Adasiem doświadczenie, czyli jak mówią chemicy, eksperyment. Eksperyment będzie polegał na tym, a zanim powiem, słuchajcie, patrzcie, jak jestem ubrany. To wdzianko moje, ono ma już, Adaś, stary. Ile ty masz lat? Jestem za stary, wiesz. No to ono ma w swoim wieku gdzieś. Uwielbiam to wdzianko, słuchajcie, trzyma się. Ma dziury na plecach, ale to się da zaszyć. I ta koszulka też ma już trochę. Ale witamy was z Marlonem Brando. To nie ma miękkiej gry, słuchajcie, Marlon to Marlon, a Cezary to Cezary. A kto umarł, ten nie żyje. Dzisiaj eksperyment, tak jak wam powiedziałem, eksperyment polega na tym, że będziemy się bawić, bo może być bardzo krótki odcinek, a może być długi odcinek, zależy wszystko od tego, co pójdzie, bo ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Otóż pomysł jest taki, że to są od was oczywiście teksty, czyli to jest wasze, to się rozchodzi jednak odpowiedzialność na obie strony. Co można równie dobrze powiedzieć w kuchni i w sypialni? To jest pierwsza część naszej zabawy, a druga część to rzeczy, które można powiedzieć o swoim samochodzie, ale nie wypada powiedzieć o swoim partnerze. Taką zabawę z dwóch części dzisiaj wam proponuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekam na wasze komentarze. Aha, pamiętajcie przy tym o tym. Na hasło YouTube 30% zniżki na zakupy w Sky & Soul, a tam są perfumy. Najlepsze na świecie, a na pewno w Europie. No w Polsce to już w ogóle bez dyskusji. To jest marka własna. Te zapachy wymyśliła moja żona i naprawdę. Dobra, jedziemy. Zaczynamy. 3, 2, 1, nie pół, dur. Pierwszy się zaczął już dobrze. LHN czy Ero. Znów z tym pasztetem. Czyli... W sypialni, to ciekawe, nie? Znów z tym pasztetem. Dobre. Znów z tym pasztetem, to taki słynny był ten taki film, no. Śmieszny. Kurwa, znów z tym pasztetem! Za Gansem 217. Weź pomocha ci świeże, weź pomocha ci świeże. No fajne, to fajna zabawa, powiem ci. W sypialni sobie wyobrażam. Weź powąchaj czy świeże. Ale ciekawe, czy ona do niego, czy on do niej. Babciu, nie chcę już. Chociaż spróbuj. Grubo. Czarusiński mordoposy. No i znowu będzie trzeba użyć noża. Ha, dobre! W kuchni, w sypialni, no, znowu trzeba będzie użyć noża. Nóżka czy pierś? Dobre! To mi się podoba. Zarówno w kuchni, i w sypialni. Nóżka czy pierś? Damian Kotarski. Coraz więcej chemii w tych piersiach. A to jest dobre, to Adam w fajnie. W kuchni i w sypialni. Tekst. Musisz się dobrze wykrepać, musisz się dobrze wykrepać. No, to jest wszystko erotyczne, nie? Tak. Takie ma zabarwienie raczej. No ale z drugiej strony, no sami sprowokowaliśmy, tak? Kuchnia i sypialnia, także wiesz. Ciemakat. O samochód. O samochodzie, tak? A o partnerze nie wolno. Muszę go szorować, sam się przecież nie umyję. Muszę go szorować, sam... Dobre, to mi się przypomniało, jak Zenek Laskowik był listonoszem i on zawsze słynął z ciętej riposty, aż nagle facet go zaskoczył. To piękny tekst. Facet tam mył trabanta czy syrenkę przed domem, nie? I Zenek podchodzi jako listonosz i mówi, dobry, on mi dobry. I on do tego gościa mówi tak, żonę byś pan raz umył. A gość do niego mówi, przyprowadź pan. Dobre, nie? Stary, no fantastyczne. Dobra, o samochodzie, ale nie o partnerze. No dobrze. Nie najnowsza sylwetka, ale za to tani utrzymanie.
Te nowe roczniki to bez elektroniki ani róż. No dobre, to bardzo mocne, fajne, fajne. No to dobrze, dobrze, dobrze. No i teraz znowu sypialnia, kuchnia i sypialnia. O fuck, Kijana 1991. Demogór chyba już przegnił. W kuchni rozumiem, ale w sypialni? O kurde. Arie 2457. Po 7 minutach masz jajka ugotowane. No dobre, dobre, dobre. Obameyang, mój ukochany. To bardzo dobre wymyśliłeś. Obameyang w kuchni i w sypialni. Ja grubo Obameyang. Dobre. Dobre, dobre. Paweł, na boczku wygląda to zdecydowanie lepiej. O, dobre, dobre. Co można powiedzieć zarówno w kuchni, jak i w sypialni? Grzegi, co można powiedzieć w kuchni, jak i w sypialni? Jeszcze al dente. Jeszcze al dente. Dobre. Co można powiedzieć o swoim samochodzie, ale nie o partnerze? Jestem pierwszym właścicielem. No niestety. To się rzadko zdarza, żeby móc to powiedzieć. No ale, wiesz, próbuj, próbuj. O swoim samochodzie. Zmieści pięciu. Ale nie o partnerze. Zmieści pięciu. Urwana. Zmieści pięciu. Patryk Sikora, 17, dobra. Dobrze, że jeszcze ciepłe. A w sypialni i w kuchni i w sypialni. Dobrze, że jeszcze ciepłe. Mhm. O kurde, to jest dobre, Tomek Propsi. Co można powiedzieć zarówno w kuchni, jak i w sypialni. Szybko się zrobił ten lód, szybko się zrobił ten lód. No, wszystko zależy od sprzętu. Co można powiedzieć zarówno w kuchni, jak i w sypialni, to też jest dobre. Kamila Musiakowska, zainspirowane wujkiem Czarkiem. Palce lizać. A, brawo, brawo Kamila, brawo. Oj, ojej, o to jest mocne, o to jest fajne, o to Hubas Bubas. Joanna, o to też jest dobre, Joanna, Joanna. Ojej, to dobre, Joanna, Joanna. To już nie to samo, odkąd babcia nie żyje. O, fuck. To straszne. No dobra, dobra. Co można powiedzieć zarówno w kuchni, jak i w sypialni? Morgi, 01. Przecież mówiłaś, że lubisz na ostro. Kurde, ile macie pomysłów zajebistych. Przecież mówiłaś, że lubisz na ostro. Folk sutarz. W kuchni, kochanie, w kuchni. Kochanie, ubij mi jajka. No. Co wolno, co można powiedzieć o samochodzie, a nie o partnerze. Staruszek, ale jeszcze daje radę. Co można powiedzieć zarówno w kuchni, jak i w sypialni. Złamowałaś mi 20 lat życia. Jeden się wyłamał. Norbik, brawo, brawo, brawo. Zmarnowałaś mi 20 lat życia. O ty w twarz. Rzeczy, które można powiedzieć o swoim samochodzie, ale nie o swoim partnerze. Dominika Wikiewicz. Jak na swój wiek dobrze się trzyma. No, skóra się tak błyszczy. Wcale nie jest pomarszczona. No można. Szczepan Suchoparski. Co można powiedzieć i w kuchni, i w sypialni. No uważajcie teraz. No ale hamówę dajemy, Adaś, momentami. Ale to nie my, to nie my, to wy. No właśnie. User IF. No nieważne. Rzeczy, które można powiedzieć o samochodzie, ale nie o partnerze. Nowy może i jest młodszy, ale stary miał więcej mocy. Widzisz, Adaś? Ale stary miał więcej mocy. A, widzisz. Co można powiedzieć zarówno w kuchni, jak i w sypialni? Jajek już nie zmieszczę, jajek już nie zmieszczę, jajek już nie zmieszczę, jajek już nie zmieszczę. Ręce się same składają. No jajek już nie zmieszczę. O Boże, to jest dobre. O matko, to jest straszne. O to jest super. O to, o ja pierdzielę. Szalony Mietek. No Mietek, jesteś szalony. Kochanie, nie mów z pełnymi ustami. O fuck. Co można powiedzieć w sypialni, jak i podczas wyścigu F1? Mister de Chopin. Masz tym uzie szybka zmiana obumienia. To ciekawe. Ciekawa konkurencja. Jeszcze jedno okrążenie. Mamy nowy rekord. Czas poniżej minuty. To jest koniec?
taki krótki odcinek? O, właśnie, to, właśnie, Adaś podpowiedział, liczymy na to, że będzie więcej, przysyłajcie nam ten, naprawdę jest się z czego pośmiać, stary, zaskoczyłem się. I pod tym odcinkiem przypniemy komentarz, gdzie zaproponujemy nowe dyscypliny na te właśnie skojarzenia, gdzie można co powiedzieć o dwóch miejscach albo w dwóch okolicznościach. Myślę, że fajna zabawa, krótka i na temat. Widzimy się za tydzień, pamiętajcie, Sky & Soul, perfumy są wasze, 30% taniej. Naprawdę. Zapach jest bardzo ważny. Do zobaczenia za tydzień. Pa!